Cześć, ja mam Kuliska z tej strony Mister Adam 15 i witamy Was serdecznie w serii Od Zera do Farmera. Jest ze mną Mafia Solec. Cześć, witajcie. I Brączkowska. Boże, Adaś jak ładnie się przywitał. Witam serdecznie wszystkich tutaj zgromadzonych na naszym odcineczku. Brączkowska, cześć, laska. Dobra, poszła. Poszła, bo się nie mogę. Poszła, by się skupić, nie mogę. Dzisiaj na odcinku. Poszukuję Fenda. Poszukiwanie Fenda na odcineczku, a poza tym akcja Obornik i akcja taka pełna, ogarnianie naszego nowego pola, czyli pola numer 18. Ja chyba mam przyciszone. Nie 8, dźwięki. Tylko 18. 18, tak? Mam przyciszone dźwięki, czy nie? Tak, mam przyciszone dźwięki. I teraz wszystko jest. Przecież w lancu się miód malina. Ty powinienem zdążyć chyba. O kurwa, ty zaś się tankujesz. Co jest? Powinienem zdążyć zasiać chyba, co? Całą tą dwunastkę tym siewnikiem tak. No, ja nie powinienem, nie? Co? Ja nie powinienem zdążyć, nie? O Boże, tego wielkiego, no na pewno nie. To może ja ci tym pomogę, będzie połowa punktowa, jak połowa... Jak buraki zasiesz tym? Gitara, ogarnę no, to. No, 123 litry mi starczy paliwa? Dobra, zatankuję może. Kurna dziot, niepotankowany. Kurna dziot. No trochę nam tych siewów jeszcze zostało 3 pola ogólnie do zasiania, 4 razem z tym Adasia, co dzisiaj robi, także... No tam myślę, że... Ciekawe ile tam w ogóle rozrzutników pójdzie na to pole. Tak z ciekawości teraz myślę. To bardzo. Moment. Śpiewak. Koszty paliwa. Halo, halo, goście. 250 euro. Ja tak a ile mamy w ogóle pieniędzy? 335. Tak, między to nami wariatami. Sporo w sumie. Dosyć spora, bo więc możemy sobie coś ładnego kupić. Mamy. Tutaj miała być soja, tak? Moja soja. Znaczy, na 12 tak. Tak, na 12 na soja, 12 dobra. Soja. Dobra, to lecimy. Czekajcie, muszę sobie przypomnieć, jak się sieje. 19 ton. Całe pole będę rozrzucać, to zakład murowany. Ogólnie tak. Ile ma metrów ten siernik? 6. Ej, tak szczerze. No to jadę całym. Jedziesz cały, panowie. Nie, poczekaj. Dwa całe. Dwa całe i jeszcze. Nie, czekaj. Jakoś my liczyliśmy ostatnio. Musi być. I co od półek. Ty chcesz tam opryski? A co ty, co tam? Nie od półek mieliśmy zaczynać, tak? A, od półka i... Ale ty, dalej... nie wiadomo jak w tym małym jest, nie? No tak, to... dobra, już pamiętam, nie muszę, już pamiętam. Bo ostatnio było, jakoś robiłeś to i było git. No, ja ostatnio tak... zaczynałem od połówek i potem już na auto włączałem i gitara się ma. To tu miało być buraki na długim, o Boże. Boże, chyba po raz pierwszy rozrzucam gnój. W tym naszym serio? Zestawie. A no tak, Adaś nigdy nie miał opornika, ej. Serio? No. Bo wy mieliście oborniki, jakoś mnie nigdy to nie ruszało, a teraz tak mówię, a zrobię co to. Bo przecież trzeba tam wziąć i ja potem od razu zmieniam sobie na przyczepkę jakąś i wrzucę od razu ten drzewo, co nie? Bo tam trzeba te dwa, trzy, czy tam trzy drzewa wyciąć, od razu orka pójdzie całego poszerzonego i siewy. Ty powinieneś wygadać to w dzisiejszym ciekawe odcinku, właśnie to... ile zdążę zrobić w tym odcinku, bardzo, ale nie. To bardzo mnie to interesuje. Jak w 10 minut się wyrobić z obornikiem, to powinien się wyrobić. Jop. Obornik szybko będzie. Właśnie mnie to bardzo ciekawi, ile... Tutaj, ile masz minut już? Kolej. 5 minut odcinka? Boże, 3 minuty. No to git, to cię wyrobisz 10. Dobra, już kończę. A jest, dobra. No i widzicie, że jest. Obornik pokazuje, więc bardzo mnie to cieszy. Ale szeroki rozrzut ma. To ja lubię. Ja, no serio, ja sobie nie przypominam właśnie ładać, żeby był odcinek z rozrzuceniem. Miniaturki pamiętam u siebie i u ciebie wręcz, więc to nie, no, ja na pewno nie miałem, bo ja... Nie przypominam też sobie właśnie takich akcji. Typo. Nie pamiętam jak jeszcze rozrzucaliśmy case'em, tym małym rozrzutnikiem i ładowaliśmy... Na ale miał, naprawdę miałbym bekę, gdyby mi ten cały rozrzutnik starczył na to pole. No, to bym szczerze, se poładował. Szczerze powinien chyba ci starczyć. No bo... Nie, to jest nowe pole. Bo przejechałem sobie kurde dwa przejazdy, to z pół pola. No nieźle, nie wiem, nie pamiętam jak to dokładnie było, akcja, ale wydaje mi się, że ci wystarczy. Na pełnej. No fajnie się tutaj bawimy. Zobaczmy, teraz przejdziemy naokoło gościa. Bardzo. Przesadziłem tutaj. Dobra, tak, nie myślę, że ja dopiero. Ja ponad pół pola już zrobiłem, a zużyłem dopiero 30%, więc. Zakład murowany. Trzeba będzie szybka akcja. O Boże, jeszcze myślisz? Zużyłem. Orki, Boże, czemu ścieżka się włączyła? No orka to mi zajmie bardzo dużo. Myślę, że, mi, że nie zdążę zasiać dzisiaj tutaj, tak mi się zdaje. Tak. Zasiać nie, ale przygotować powinieneś. No bo jednak kurde, żeby to całe pole zrobić, to jest jakiś mały ciągnik tam na gospodarce? New Holland jest. New Holland. No to wezmę sobie jakąś przyczepkę z New Hollandem. Gitara, więc case będzie wolny, jak skończę rozrzucanie obornika. Przydałby mi się, może bym szybciej. Ciekawe ile bym chciał wtedy.
Myślę, że więcej na godzinę. Nie wiem, nie pomogę. 14 jeżdża, chyba więcej można było. A czemu? To co? Jakby ci pamiętać, jak się chciało, to może sprawdzić, że się powinno jeździć z tym siewnikiem. Z... no wal na full. No no tak, tylko że on nie daje rady. Wal na full. Jak nie daje rady? Ciągnik nie daje rady? No. Ej, Adaś, w razie jak będziesz jechał, nie? To podjedź do mnie case'em, ja ci dam tego... Fynda. Ja sobie będę tu siał case'em, a ty Fender, pojedzie zaraz Holada i ten. Ja robię to wielkie pole. To niedaleko ciebie. Boże, czemu mi się ścieżka kurwa sama włącza? Ty masz auto. Że auto jest. A. To już później. A jak auto wyłączyć? Numer 9, ale. Trzymać. Uczyłeś Adasia ostatnio, jakoś musisz coś przytrzymać. Ja mówię, kurwa, no jadę 5 razy. Mówię, co jest do chuja, że to się samo włącza. A weź już skończyli, bo cię na polu nie widać. Ja, czy skończyłeś? No. Nie, znaczy za raz, dwa, trzy. No nie widać, jak. Skończyłem. W tym momencie. Na środku pola stałem. Nie wiem, skończyć. No to daleka nie widać może. A ty mnie widzisz, czy nie? Teraz jestem akurat w rogu. Tak, jesteś na poprzeczniku. Ja jadę już właśnie do ciebie. Boże! Akcja na polu 3 minuty. 3 minutowe rozwiązanie. Dobra, to już odpinam. Tutaj tak powoli wiebie się. O, ten nie jechał. Szkoda. Masakra, kurde. Co popierdolę całe pole praktycznie przez to auto. Wiesz co? Jak tutaj ci? No na poprze... A, dobra, ja tu czekam. Jak pierdolę, uwaraj Boże. Spokojna twoja, ja sobie tutaj jadę kulturalnie. Ile bo się chłop nie wiedział co samochodem robić. Dobra. A czemu? Winaj. Dobra, podepnij mi, a ja ci jadę. Nie wiem, jak. Dobra, jedź. Co wy tam kurwa za dealę robicie? Deal, deal, oddałem mi zielonce. Mogę... Boże, szkoda ciągnika było na tą chwilę. A skąd ja mogę wiedzieć, że to będzie tak? Tak, zapierdoli obornika tyle. Jak na pewno z tam wyszło. Case bardziej pasuje do tego rozrzutnika niż Fend. O Boże, zatakowałem se Fenda tu 75 litrów. Chuj w dupę. A tu jest stacja, pojadę na stację. O Boże, to było piękne. To było boskie. Dobra, wbiję się pomiędzy jednym a drugim. Aż muszę stacja. Przykro mi się, normalnie zrobiło. No tak, bo ja właśnie miałem powiedzieć właśnie podczas rozrzucania obornika, że jeszcze trzeba zatankować case, ale tak zająłem się tym czasem, że aż nie pomyślałem o tym. Nie, ja też 14 idzie, myślałem, że więcej Diorgo. No to co szkoda było. Zrąbałeś ale tak się niepotrzebny, więc... No tak, no z jednej strony, a nawet Fendem sobie tutaj ogarnę wszystko, do końca odcinka będzie fajnie. Lubię jeździć Fendem jakoś fajnie. I tak będziesz orał, a będziesz orał przed tym Fendem, zielonym. Fendem właśnie. No. Tak, że nie, będę już niuchał. No nie będziesz musiał. Do co ty cię pociągnął, byś się nie wrączek? Wrączek? Tak? Sprzątasz stodołę? Nie, sieję. To czemu stoisz przed garażem? Nie wiem, co się zbugowało. Wiem, bo beka jest taka, że stoi właśnie tutaj przed garażem, a tam we wnętrze tak pomiędzy jedzie ciągnik z siewnikiem. Ja coś się chyba ci zbugowało. Wiem. Zepsuły nie było mnie słychać, więc powtórzę jeszcze raz. Aha, tak, tak. Jebany mały karakan. To jest drama. O, to lagło. O, lag. Aha, lag i dostałem. Dobra już. No, czek. No. Byłeś dzisiaj na live, jak robiliśmy rajda do PiSu? O Boże, nie gadaj. Znaczy do Sejmu. Do Sejmu dzisiaj i była najlepiej jakaś obrada i tam niezłe dymy były, bo się darli na siebie, bo paliwo to 20 groszy, nie? Jo. No. I był taki tytuł, że podwyżka paliwa o 20 groszy i coś tam, coś jakoś, że wiesz, coś tam, nie? A ja mówię, o kurwa. No i weszliśmy na czat i wszyscy, ja wam kurwa dam podwyżkę, pozdrawiam Tusk. Stary, tam poszedł spam, tu się nie wiedzieli ludzie co dzieje, 2000 osób. No. Ale kurwa, myślę, że konkretne tam zrobiłeś. Tam się tak wyzywali, nie? Że ale co dodaje, że wiesz, Sejm tego nie widzi, tylko ten co streamuje to są. No, ale beka jak chuj, nie, tam ludzie powiedzieli, tam ludzie spokojnie, nie spamcie i tak dalej, to nie dymy były przed nim. Ja mam kurwa tam podwyżkę, pozdrawiam Tusk. Dobra, muszę sobie piłę kupić pewnie, bo nie ma piły. A, wyłączę tego. A może jednak tu nie będę stawiał, bo boję się, że runie drzewo niechcący. Chuj na trzech odcinkach powinno się udać zasiać. Nie, dwa odcinki to nie będzie zasiane. Tam tak mi się wydaje. Bynajmniej. Ja też tak właśnie. O, proszę, bo gdzieś tu były piły łańcuchowe. Ja tutaj śmiało będę miał zasiane w jeden odcinek. Żam pół pola prawie, także. Mordy, doszła piła Sztila czy Huskwarny? Aha, odjebaliśmy. A nie, buraki dobrze.
A co? Przyspieszyć trzeba, pamiętać, nie? Przed kukurydzą siewem. Spokojnie. No to ja. No ty buraki siedziałeś teraz, pamiętaj. Mhm, zapomnę, dobrze, że mi się przypomniało, bo miałem kukurydzę, siadłem, a nie, pojadę buraki. No do kukurydzy trzeba jedną fazę już mieć wzrostu, nie? Mhm. Dawno nie było tej soi na tym polu w sumie. Jebnie drzewa. No tam fajnie będzie wyglądać soja. No. Pamiętajcie, żebym teksturę zmienił. Tego soi? Tak. Na jaką? Na łubi? No, coś w tym stylu. Pa, idzie. Ale ładnie wyglądało. No serio, powiesiłeś się, naprawdę? Aha, nie powiesił się. Po prostu się nie chce przewrócić, nie? Jakiś ciebie, kolega. Czekajcie, dajcie pod kątem. Kiedyś się musi przewrócić. A Brączek, bo ja mógł sobie zrobić opryski buraku u siebie. Bo fajnie się buraki pryszcze tym dużym. No, ja sobie zrobię, no. Ja sobie na pewno zrobię jakiś oprysk. To tam na pewno, bo mi w sumie teraz na odcinek wyjdzie i oprysk, i nawozy, więc... Też weź tam buraki pryskaj, to wielkie pole, ja pierdolę. No ale beczka jest, to fajnie, nie? Ale tam będzie rżnęcie. Zobaczę, może zrobię oprysk buraków, może kukurydzy. Ej, mogę to nosić, to na gitarę. Zobaczymy. Bo nawozy trzeba na zboża, nie? A u ciebie na odcinku co ty byś robił? Ja prawdopodobnie budynki będę stawiał. A, na gitarę, dobra, to nie spoiler, my dalej. Yep. Bo ostatnio naprawdę się w sumie, bo teraz za dużo mówimy. Wyszło opryski nawóz, nie? Jakbyś sobie nie robił, więc... Nie, nie, dzieci poszły, jak to nie będzie zasiane. Nie, następny od zera dopiero będzie, jak już bolek będzie u mnie. Ale spoko, jak będziemy mieli dwa kąty, to kurde, zajebiście od zera będzie. Ja sobie dzisiaj tak myślałem, mówię, kurwa, po co ty masz łatwić kompa, jak mogę wziąć swojego? No jak jedziesz, wiesz, swoją furą tak zwaną, to od razu masz łatwiej z nim. Muszę się niebanym autobusem o 23 i ja od to sobie rano wyjadę i git będzie precy. Muszę ci nie umierać. Można teraz ja cięcie. Autobusem na pewno nie pojadę już do ciebie. Ja nie, jakbym sam jechał, to nie wiem. Ale... Czujesz, to też inna sprawa wtedy, nie? No, a jak we dwójkę tu, to... Ja na pewno ci zapowiadam, że autem do ciebie przyjadę, więc... Ja zapowiadam, że też przyjadę do ciebie. To później pojedziemy... O Boże, zzywa. No tak, wrócimy do ciebie autem i już zostanie mi wrócić autobusem, no. Co jest dzisiaj z tymi kładami? W ogóle ani jedna się nie trzyma. No przecież ty kurwicy idzie coś w tym autobusie. Ja pierdolę, jak sobie przypomnę, to jest masakra zawsze. Czy do ciebie to spoko się jedzie, bo ale fajnie. Ale fajnie. Powrotem to ja pierdolę już. No przecież jakbyśmy wtedy tym autem jechali ode mnie, to zajebiście, co? O, 3 godzinki i mach. Kurde, tak szybko zleciało wtedy, że masakra. 3 godzinki i machnięty. A gdzie ty pamiętasz dokładnie zjeżdżałeś, jak ode mnie jechałeś? Na jakiej miejscowości? Pamiętasz czy nie? Jak do ciebie zjeżdżałem już? Jak ode mnie jechałeś do siebie. Co wy na co zjeżdżałeś? Na co? Warlubie. Warlubie. Takie były znaki, jo? Tak. Będę na nawigacji, nie. Zobaczymy, czy jak je tak pokoruję. Pamiętam za Warlubie. Wiesz na co cię z autostrady skieruje? No. Na Kościerzynę. Na Kościerzynę. Weźmy na Kościerzynę, weźmy zjazd autostrady. Ja zobaczymy, bo ja będę chciał na nawigacji, ale... W tamtych okolicach to wszędzie znak, tylko Kościerzynę. No. Ale normalnie zjazd jest na Warlubiu, nie? Mhm. Ale znak masz normalnie na Kościerzynę. No dobra, nawigacja. Tylko tak wszędzie wbij lepiej sobie na nawigację, bo kurwa możesz przejechać ten znak jeszcze. No, ja i tak będę jechał i tak. Dzisiaj i tak byłem najlepszy, kurwa, jadę do Bolka drugi raz, pojechałem na Gdańsk, kurwa, zamiast na Łódź. O Boże, serio? No, na Gdańsk pojechałem, nie? Dobrze, że tylko 5 km musiałem jechać. Nie wiem, co mi się stało, ja gadałem z Bolkiem przez telefon i się rozkojarzyłem, nie? Mhm. I pojechałem, kurwa, na Gdańsk. To ładnie. Ja mówię, kurwa, coś nie w tą stronę jadę. Coś nie tędy droga. Nie pokazuje mi gdzie Łodzi, tylko Gdańsk. No ja pierdykam, ale lipa z tym drzewem. Ciągle mi się odbijał burtę. Ale mi ładnie ścieżki teraz wyszły. Chyba mi nawet idealnie wyjdą. No tam wychodzi tak, na tym polu akurat. Jeżeli się dobrze zacznie, to wiem, że mi się wtedy idealnie wyszły ścieżki. Nie wiem co jest dzisiaj, ale to drzewo jest po prostu zrąbane. Zaraz siadasz, jak będziesz, to ci przyjdę pomóc. No tam żonkę może to powoli zaraz. No zacznę. Panie, przerzuciłem go. Pomógłbym ci Bolek posiać, ale no nie mam czym. Czy wy to widzicie? To drzewo zaczynamy wkurzać. Za jakiś czas zakupić sobie ten skuna, nie? No, to było zajebiste. Adam go testował przecież, widziałeś to czy nie? Nie, i co? A, no bo ogólnie przecież my ostatnim, jak ten ciebie nie było, nie? Mieliśmy do zasiania, kurwa, tak samo wielkie pole tutaj. Czegoś tam, kukurydzą i chyba... Tak, bo tu kukurydzy i buraków, nie? No i Adaś właśnie mówi, ty, a może by na testy wziął właśnie tego kuna i we dwójkę żeśmy szali. Zajebisty. A, to, dobra, czaję. Tylko trochę chujowo, bo ma mały zasypnik, nie?
to jedyny jest ból, że co chwilę musisz zasypywać. Ale fajnie by było go przetestować. Ale fajnie by było, no. Fajnie go by było wziąć. Ile on kosztuje, ciekawe? 30? No, jak nie więcej. Zaraz już ci mówię dokładnie. Piewniki. O kurwa. Ty. Ile? Olek. No. Pierwsze do niego będzie pasowało to. To z przodu, ten taki kosz zasypowy. A, no może i tak, może. Może i pasować. Tak. Nie wiem, czy będzie pasował. To też pierdolę. On kosztuje 54 tysiące. O ja pierdolę. Ale myślę, że będziemy mogli sobie pozwolić. Może pociąg? Myślałem, że spadnie drzewo na niego. Patrzymy od razu na ten. Nie, porwał. Od razu na tartak pojechało. No, palaj, pięknie był. O, zapomniałem, że ja muszę tym przyjechać jeszcze. Tu jedna trzecia gdzieś pola. Nie ma wzrostu roślin, nie? Nie. Znaczy nie było, więc jeżeli... Coś. Ja nie zmieniałem, to tym bardziej nie może zmienić. Dobra. Jeszcze jedno. Aha, zginęło. Dobra, fajnie. Przyjedźmy, nie będę tyle leciał. Fajna robota. Naprawdę. Ja pierdykam. A ten raczej ile płaciłeś za to? Za... autostradę. 16 zł. Serio, tak mało? Nie zrobili teraz ciekawe tego. Nie, na pewno nie. No bo nie jechałeś. Kumpel jechał ostatnio, mówił, że jeszcze nie zrobili. Jechał wczoraj dokładnie, więc mówił, że jeszcze nie. Kurwa, zawsze jak był ten czas wakacji, taki przełom, to otwierali, kurwa, za darmola. No. Tam były takie kolejki, że ja pierdolę właśnie. Jak najszybciej się tam, kurwa, dostać, bo jechałbym o czwartej, ale to nie ma sensu tak wcześnie, bo i tak sobie spokojnie będę jechał i tak. Jak mają być kolejki, to i tak będą. No. Nie będzie kolejek. Ale no, myślę, że to jest taka pora, która jeszcze nie. Jeszcze czwartek. Nie, piątek to będzie. No właśnie. Niektórzy na piątek wolne mogą sobie zajmować. Ale nie, no to jest jeszcze, myślę, taka pora, która... Największe kolejki są raczej w piątek po południu, moim zdaniem. No po robocie. Że większość ludzi jednak bierze na koniec dla lipca jakieś grube wyjazdy też takie. Więc tutaj myślę, że będzie luźna guma, panie Bolku. Tutaj dużo pola nie ma co poszerzyć, więc... Szczerze, dobra, to już nic więcej nie tniemy. Zwożę to na farmę, sprzeda się kiedy indziej. Kurwa, by biorę z tego zrobił. Boże, wiedziałem, że to powiem. To było pewne, zaraz. Że co? Biorę by z tego zrobił. A, no. No biorę by zrobił. Kurna, bo... Koda, że to nie działa. Orka może być problemem tutaj nawet, bo... Teraz ci powiem szczerze, to nie wiadomo jak z lasem jest na MP, kurwa. Może większość maszyn rygować. No. Myślę, że no bo tak. Tam są 2-3 maszyny na biurę chyba. Albo po prostu sam las zrobić tylko na MP. I może wtedy nie będzie bugować. W sensie, że bez to modów. Piły i wyborzenie. No tylko wszystko bez modów. No to chujnia takie, kurwa, no, można skorzystać z modów, a nie brać. Sama po prostu tylko sam las i nic więcej. To może wtedy przyjąć, tak? To innymi modami może tak gdzieś... jakbyś poszedł do burdelu sobie popatrzeć. No widzisz, no takie dymy. No, proszę, no. Tak, takie już jest życie, kolego. A to po co tam się chodzi? Nie dodają. O Boże, to Brączek. Ten Brączek znowu przy stodole ten. Stoi. Dobra, sorry, nie było pytania. A tak, ogólnie ktoś jest tak w pół wolny, żeby mi pomóc? Wolny, nie. Jestem to strasznie szybki. Jesteś szybki. Ja nie. Ja nie jeden, bica. Ja będę, mam jeszcze poprzeczniaki do zrobienia. Nie, jeszcze mam chwilę. Ja warburgiem robię. Nie pamiętam. Nie, dobra, jednak nie wyszło idealnie na tym polu, chyba coś pierdolnąłem źle. Ty żeś kichnął? No tak szybko chciałem. Boże, ale to, aż mu się ale to był taki cichacz, że ja nawet nie wiedziałem, czy on naprawdę... Jak nigdy tak nie mówiłem, pierdolę tego, mówię, wstaną jak nic. To nie jest, wstałem. Może pieniądze na... Ja tam się nie pierdolę, jak kicham prosto do mikrofonu. O Boże, później taki gile lecą tego. Nie? Nie pomogę. Dobra, ładnie poprzeczniak sobie jedne. Biurko też mam brać? Możesz wziąć, Brączek. Kierownicę wezmę. Najpierw pojadę fendem, jak coś, to trzeba będzie jeszcze tą całą... Może zamieszkasz u mnie. No dobra. Gaming room. To dywan ale... też wezmę jeszcze i łóżko. A bym chciał gaming room mieć, nie? No, marzenie. Taki na kilka osób, kurde. Kończ szkołę i będziemy na kminić. Czterech max i gitara. Więcej jak skończysz szkołę, to możemy kminić. No mówię, bo to na razie tylko coś mi co nas trzyma, to twoja szkoła. To nie jest twoja szkoła. Nasza klasa. Przepraszam, muszę skończyć.
Nie ma problemu. Jest. Będziemy cię wspierać. Będziemy cię wspierać jakoś. Pierdol się nie ucz, to idziemy w sesa. O Boże. Tak będzie, mówię. Ale ja już 3 lata przebolałem w tym technikum, to mi tak szybko wyciało, że... To jest szerok, tylko to wiesz. Dobra, połowa pola gdzieś. Tak z ciekawości, czy jak ja to powiem, czy to będzie mi ten fajnie. To ile masz jednego odcinka? Nie. Tego miałem też wyciąć, ale mi się nie opłacał, bo i tak nie poszerzę dotąd, więc... Ty, Krzysztof? Mam 20 minut. O, to szybko się uwinąłem z tym polem. Dobra. Nie ma na pewno nic jeszcze? Nie ma. Jeszcze tylko kukurydza została. No nie, no jak mogę jechać Andrzejowi zaszyć, jak ale chcę. A, no tak, tam trawę, ale to kurwa... No to jeszcze, coś ja jeszcze nie zaorałem. A tam przecież trzeba orać. To jedźcie we dwóch jakoś, jeden obora, a ty będziesz tym dużym na kurwa. A nie, nie masz ciągnika. Nie, dobra, chuj. No mi chuj, fastraka przywieźli i jedź ten. Pomóż mu orać, żebyście zdążyli to zorać na odcinku. Więcej nie ma co poszerzać, tylko tyle? Albo chuj tam. Da sobie radę, a ty nie wiem co rób. Ty trochę te... Ja to bym gdzie Brączek poprawił ścieżki, jak ci się chce, bo... jak robiłeś poprzeczniak, to... Po tego, żeś zniszczył ścieżki, kurde, zasiałeś je i... Ścieżki? Tak. I wystarczy, byś na niektórych polach wjechał i po prostu pozłączał je. Nie, bo poprzeczniaki z tymi bocznymi. Ale po co? One nie muszą być połączone. W ramu też nigdy nie masz równo połączone. Jak nie? Dobra, no. Są połączone normalnie ładnie ścieżki, a tu kurde tak to wiesz, będziesz jechał i chuj. I tak nie masz co robić, to byś mógł. Na razie jeszcze sieje. Dobra. Dobra. To wtedy sobie zrzuć siewnik, nie? I sobie tylko włączaj te. Bierz się za robotę na ósemkę. Boże, jak hektary ubijają. Ja ogólnie sobie taką tą, bo my nie mamy tych statystyk, co nie? No. Zapisałem sobie te statystyki, kurwico. Boże, zwyzywał nas. Kurwico. Ale nie zwyzywałem was, tylko tu bardziej swój zły pomysł, gdyż powinienem to, że tak powiem, na tym odcinku powiedzieć, a nie przygotowałem sobie tego na odcinek. Mowy wstępnej? Mowy końcowej bardziej. Ale naprawdę zużyliśmy tu w cholerę dużo rzeczy. Bo na MP nie mamy tych statystyk, co nie? Tak zwanych. O co ci chodzi? No tych statystyk tam jaja w kurniku i te sprawy, co nie? Aha, no. Chyba tak. A tablicę trzeba zrobić. No ja pierdolę, ja nie zapomnę przecież, tego. Przecież ta tablica... Zostawałem. Przecież ta tablica by była na cały ten... Na cały ekran. Ja tak. Masakra, jak musimy teraz tę tablicę robić, nie? No. Bolek by się zajeździł. Weź Bolek cię, nie a ja bo to Bolek jeszcze przecież zawsze robił. No. Codziennie robił. Bolek, zrób tablicę. Spierdalaj. Jeszcze codziennie, jeszcze wtedy... Przecież ty, pod potem to ja było. Musiałem się też męczyć z tablicami. Bolkowi się już nie chciało, no i jak Bolkowi się już nie chciało, no to już gitara. Zapuściliśmy ich. Już się to wyjaśniło się wszystko. No, nie wiem, by się też lepiej chciał teraz robić, nie? Teraz to ja potem masz codziennie coś nowego, więc... A wtedy po 2 odcinki dziennie, nie? To było, kurwa. Dobra, ja nadal chciałem do tego wrócić. Ja rozpromowały tam serię, jakby nie było, nie? Kurde, weź tamten zagadnik do zasiania. A ja już zjeżdżam ze złożonym tym siewnikiem. O Boże, zawsze do renderowania te tablice jeszcze trzeba było ile się nabawić z tym. Pokopiować to. No tak? Było trochę roboty, co? Myślę, że teraz jakoś by to ustawił animowanie w Fixpicie, wiesz? Żeby się zmieniały i żeby to było widać na odcinku czy coś. A nie, to już byś musiał przed odcinkiem, kurwa, napisane. Pojebane. Może zostawmy to? Tak ci powiem. Ja no nie wyrobiłbym się w 35 minut odcinka. Czym? No to z tym. Czym? Brączek będziesz mógł jedynie, wiesz co? Poprawiać miedzę trzeba po wszystkich polach i w ogóle, nie? No to wiesz, że to się poprawia przed siewem. Jak ja teraz poprawić, jak już zasiane wszystko? No przecież tam się siewnikiem nie zasieje. No to agregatem najpierw przyjechać. O jest. Znaczy głęboszem najlepiej, bo to on jest kwadratowy. To nie jest zły głębosz. Zabierzany, kurwa. Kurwa, trochę za blisko płotce się. No to ładnie. To żeś teraz naważył bigosy kolejne. Oj, zdrówko. O, ten pierdolno ładnie. Łogin. Zdrowo tak. 100 lat kolego mój przesympatyczny. Tak letni, wakacyjny. Boże, ja nie mogę, nie wiem, nie mogę jakoś wyobrazić tego live'a, kurwa, jak my będziemy zaspali tam już na koniec.
Ty, ale na Dragstreamie pijemy piwo, nie? To? Piwo będziemy chodzić, nie? Bo a kiedy Dragstream w ogóle będzie? Nie wiem, ja piwo to można cały czas. Ja to wszyscy, no no. Ja to bym, bo... Ja kupuję tam drzewkę Tigerów. No, ale ogólnie trzeba piwa, bo kurwa zajebiemy się na 24 godziny, bo muszę to dodać przestań. Nie będę zajebany akcja, piwa to idzie się ochładzić. Też tam po kilkunastu piwach się zadzieje. To niezłe kilkanaście piw. Piwerków. Boże, jaki upierdolony ciągnik mam. Nie wiadomo co to jest. Pierdolony jak stół to panie. Case, nie wiem. Holand. Nie wiem. Andrzej. Burde licha. Imię córki króla Artura. Nie wiem, Andrzej. 1 z 10 i chuj. Fajnie, 1 z 10 tego. Feel this moment. Aha, 300 nasion. Serio, cały siewnik wywalę? Dobra, mogę teraz. Kurczę, kto odstawił talerzówkę nieumytą? Adam. Którą? To umyłem talerzówkę, spadaj. Chuja, umyłeś. No tą pod... Też umyłem. Ale tą pod garażami zostaje? Przymyłem jeszcze dzisiaj. Nie, to co z tej pod wiatą? A, to nie wiem, nie pomogę. Ja wiem, że myłem tą, to była pod garażem, bo była tak naprawdę pojebana. Tak ty przygotowujesz. Spadaj, tak mogłeś zostawić, mogłeś kurwa zrobić. Gościu, nie denerwuj. Umyłem talerzówkę jedną, co ja myślę, żeby będę mył wszystkie? No. No to się grubo mylisz. To było live'a z tego zrobić, jak myjesz talerzówki. Zrobiłem to na live'ie, umyłem to talerzówkę na live. Jak tu Puerto Rico. Ty, kurna. Zrobisz tak z 35 minut odcinka? Ty, no, w ogóle zaorałeś już sporo, czy nie? Dopiero zaczyna. Gościu. A da się wykarczować. Jak chcesz. A czy ty to pociągniesz niby ten pół? Biorę JCB. A nie, przecież JCB pociągu wtedy, no tak. Jak tam chce ta? Ja ci pomogę. Chyba że zajebiesz. A, bo raczej nie chcesz posiad? Nie, nie. Dobra, no. Nene. Nene, New tak Holland na środku pola. Którym najszybciej na to pole? No, myślę, że... Na skuśkę. Przez mierzanie. Po 14 jedź przez ten i jesteś po lewej. Przez gospę. Przez gospę to 14. Jak na ten, jak na PKP jedziesz, tylko że w lewo. Dobra. Boże. Jeszcze tutaj jak przyjedzie Brączkowski, to się zapytam, czy tutaj taki jeszcze clean dorabiamy sobie, czy zostawiamy tak jak teraz. Może by nie było, że się rządzę nowym polem sam. No to nie twoja seria. Wiem, dlatego czekam jak przyjedziesz. O Boże, jak się wystraszyłem, laga miałem. O! Myślałem, że ten... pracownika nie mogę opanować kierownicę. Nie, miałem laga. Myślałem, że mi bluzki nabiło. Bo tak jak... Nie wiem na kim mam zaznaczone, ale kto dzisiaj 13 godzin jest na TS-ie. Nie wiem, ja mam zaznaczony kącik. Cały kącik mam zaznaczony. Glina ma zaznaczonego. Glino to od rana się dziwię, dzisiaj szacun dla niego. No tak, że on przecież był, tam ja się z nim gadałem, żeby przyszedł na live, a i Masku baniutki wstał. Tak, ja ci powiem zaraz, ile ja mam na kącik. No bo mówię, sam nie będę siedział. Ty? Będziesz miał 24? Nie, no, nie będę. Nie, ja wyszedłem chyba dzisiaj przypadkowo. Tak, wyszedłeś. Ja już miałem ponad dzień. 17 ten. My wiedzieć, byś mógł do live'a to dołożyć. Drączek, tam jak dojedziesz do końca, co nie? No. To zobacz, tam taki jeszcze dodatek jest, co nie? W tamtą stronę. Czy dorywujemy tam dalej, czy zostawiamy taki kwadracik? No, dorywujemy, bo przez trawę możesz się zasiać. To ja i słuchawki swoje chyba też wezmę, nie? Możesz wziąć, no. Nie, ale widzisz tam dalej? Tam dalej jeszcze robimy? W stronę tego kamienia? A nie, to tu bez sensu. A no, o to jest tak trawa, to się dokosi tyle. No dlatego o to mówię. Chuj do dupy. Też. Boże, ciągle ja... brzydko mówisz na odcinku. No kurde, myślałem, że zdążę za się w pojam. Kurde, skręciły. Ja wiem. Co do jeba. Jak burdelu ty. A potem ludzie piszą, że ten bolet jakiś pojebany jest. No i chyba ty. A potem wyzywają, o, mafia solet. To jest prawda. Po, mafia solet. No. Jak tak można by było? No ja... Mogę powiedzieć, byś mi przywiózł. Co? Kona. O Boże. Ja chciałem nadrobić tu tak ładnie, a to... Otwiera się szlaban. Bo dostaniesz trzeba szlaban. Dookoła... A nie, tu nie będzie trzeba dookoła trawy się, przecież to będzie łąka. Mhm. Zgadza się, kolego, ja zgadza się. Ja się dookoła. Tamten jakiego kurwa rogala wyginął. No ten... A czemu tu jest Nicholas na środku pola? Pozdrawiam, serio, nie podniosło mi się co za gunwo, dobrze to trawa. Boże, wyorał na pół miedzy. Czemu mi się gunwo nie podniosło? Boże, dobrze, naprawdę tu jest trawa.
Ile to było? Można było też dosyć dużo powiększyć, co? Tutaj właśnie tylko z tej strony, to znaczy z tych dwóch stron od drogi można było powiększyć, a tutaj to ja wiesz, tam może 7-8 skip tylko poszło. Kurwa, dużo. No, nie, zobacz, sam widzisz, ile tu jest z tej strony tylko powiększone. Ja pierdzielę, nasza się skończyła na palmie, no nie, nie gram na tej serii. Serio? Kończy serii. Zapraszamy Henryk do wymiany na Wolka na naszą serię. Nie. Zobaczcie, prawie jeszcze trochę to New Holland'a oboran. Pożycz od Krzysiowa. New Holland oborany na środku pola. Przesyp trochę z siewnika normalnego. New Holland, spadaj, bo mi przeszkadza. To jest najlepszy pomysł, to jest najlepszy pomysł na ci. Chyba Adaś nie zdąży tego zasiać na odcinku. Zasiać na pewno nie, chciałbym zaorać na odcinku. Mogę tu u sąsiada na trawie posunąć New Holland'a? Dzięki. 30. Aha. Dwie. Już 30 minut? Dwie minuty. Ja pierdolę, to szybko leci. Puerto Rico kolego. Masakra. No. A skąd ty wiesz, że tyle masz? Przecież nie masz. Nam teraz mam stoper. Jak mamy tyle roboty, już robi po 40 minut odcinki. I prawie to nie zgubi. Ja ostatnio też właśnie miałem ostatnio, dwa odcineczki pod rząd 40 minut. No, 30 parę minut teraz zrobię na mnie, 35-36 wyłączę. No może, że będę orał i orał i nadal będzie... Nie będzie widać końca, w co wątpię, bo Brączek tam prawie przeleciał. Szczerze, gdybym miał to orać sam, to zakład, żebym mógł z tego zrobić godzinny odcinek. Bo to pole orki jest na cały odcinek. W tym moim sześcioskibowym pługiem. Czyli jednak dobrze przyjechałem. Bardzo dobrze. Wręcz cudownie. Mógłbym rzec, że jestem dobrze, dumny, że... się skończyły, żebym miał dwa przejazdy. Więcej, bym skończył to dzisiaj. Ile ci zostało? No tak mi zostało niecała 1/3. Gdybym nie pojechał po te nasiona, no ale... Ale tak to lipa. Kurwa, pompan poszła w JCB. O, to będzie koło wydatki. Ale daje dalej. Koło spadło, ale jedzie dalej. Sąsiad. Nie spać, zwiedziać. Patrz, 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 zapchało mi się 5 węży. Źle stanął, do tłuką. Ale jadę dalej. Nie weź zrzucać tą pompą, bo nie ma czasu. Ogarnął pompę. Ja do sąsiada orać, więc zapłaci. Mówisz? Tylko, że siewką nie można siać zboża. O Boże, wyjebałem mu z ostatniej skiby. Sorry. A ty jesteś wulgarny youtuber. Sorry. Nie przypomnę, nie przypomnę ci, co powiedziałeś 5 minut temu. Ja pierdolę. Ja już nie pamiętam, co powiedział. To tyle straciłem czasu? 5 minut, a żeby tak, 5 minut życia stracić pewnie. Tak mi się zdaje, bo już kolejne 2 minuty oram od ostatniego słowa, gdy powiedziałem, że już mamy 31 minut. No. Takie dymy. To będzie bruzda na środku. Bo zbieramy. Burzda? No co, my bronami przejdziemy i gitarą. Nie mam bronu. No to kupimy, kurwa. Od sąsiada. Sąsiad ma 80, pewnie jakąś 60 i brony grube. Ja szybciej zawracam tym pół, ja mam dać tym. Bo ty to se zabijasz w pół, a ja muszę cofnąć. Ty nie możesz cofać. Może oram czy nie oram? Orasz. Już nie odpuszczę. Laga. Laga tekstur miałeś? Tak. Weźmiesz to na raz? No chyba cię odpuszczę. Potrzymaj piwo. Potrzymaj piwo. Ja nie wiem. Toś ty. Ja się boję szybko zawracać, bo tu lamba stoi. A co ty z tym drzewem robisz? Wywiozłem na podwórko stoi i potem się zawiezie na obolka na odcinku, bo już nie chciałem tracić czasu. Dobra, ja już to przejadę i ty już całą resztę weźmiesz? A nie. Ja się biorę za poprzeczniaki, tak. Nie wezmę tego. Z powrotem weźmiesz. Weźmiesz, to na raz bierzesz. Kurwa, po jedną skibę będę jechał ciągnikiem takim wielkim. A jak? No przecież... Co, wolisz poprzeczniaki robić? No. To niezły czas na jeden. O, dobra, sorry. Znów mnie będę cisnąć. Znów mnie będę cisnąć. Ty, ale pieniądze skąd zapierdzielają mi cały czas. A, za paliwo, dobra. Nie, ale to, że leci... Aha, dobra, taki kawałek tylko został. Dobra, no to bierz to poprzeczniaki, jak chciałeś. Boże, znów mnie przycisnął. Nie włączyłem, Boże. Ja zawsze pamiętam. Nie, ostatnio ci przypomniałem. No ale przynajmniej miałem. No dobra, bo ci przypomniałem, a żaden z nas teraz nie był taki mądry, tylko w 34 minucie odcinka, tak? Komuś się przypomniało. No chuj, dobrze, lepiej później... Chuj do dupy. Ja wiem, to Latim po prostu, zmieńmy nazwę. Zajebałem.
Wy o rana, miedza i gitara się. Nie wiem, skąd mi to na myśl przyszło, żeby takie coś powiedzieć. Też się boję, ale myślę, że naprawdę tego nie chcesz. Osobiście. Ty przedłuż jeszcze 5 minut, obsieję to. Przecież za nie masz. Nie masz czasu. Nie ma czasu, nie masz nasia. Czasu nie ma. Będzie piciu? Przecież możesz po odcinku jeszcze zostać i będziesz prać. A co to takie to piciu będzie? Będzie, będzie się kolego, będzie piciu. Wolę. Hmm? Andrzej, chociaż coś wypijemy na moją urodziny u ciebie? A nie. Nie, nie, no co ty. Nie wolno mnie pić. Kurwa, no, o Boże. No to co, Brączkowski, to my się zwijamy na chatę, co nie? Pojedziemy do Krzycha. O Boże, to tam to już będą. To już będą dymy. Wierzy go za czujnikiem. Teraz lepiej powiedz za którym. Nie, to było najpierw było za kosiarką z Kejsem, a potem za rozrzutnikiem. Ale za rozrzutnikiem to już nie było rzganie. To było napinanie się. Nie, to było rykowisko na całej chwili. Krzychu, to już jakiś niedźwiedź. Rykowisko! Wszystkie popłosie przed nim. Rykowisko, kurwa. No niezłe, gdyby tam... Cisnął jakby chciał. Zrobić to i tamto. No i takim właśnie akcentem rykowiska, czyli niedźwiedzia na polu i z bolka chuje do dupy. Kończymy ten cudowny i bekowy odcinek. Przepraszam was serdecznie za to, że czas nie był na 15, ale za to był piękny, bo aż po 23. Więc tak nie ta, niech ta chwila wiecznie trwa. Oj, zapraszamy serdecznie na bolka odcinek następny, jak i na poprzedni. Do Brączka, dodając, że ten najbliższy bolka to będzie godzinny, na który naprawdę będzie się działo. Pamiętajcie zostawić łapkę w górę i kliknąć subskrypcję oraz dzwoneczka. Ja wam serdecznie dziękuję, trzymajcie się następnego, cześć! 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 Cześć.